witam Państwa ponownie w trzeciej części programu Galaktyka Pomerania. Będziemy sobie teraz rozmawiać o tym, jak fotografować telefonem komórkowym. Niby proste, ale tak nie do końca. Ja czasami, gdy chcę zrobić sobie fajne zdjęcie lub gdzieś tam w oddali, w pejzażu, nie zawsze mi to wychodzi i myślę, że niektórzy z nas pewnie mają podobny problem. Ze mną w studiu są Tomasz Zajdler oraz Bogusz Borkowski, Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Może zacznijmy od tego, co w ogóle oferuje nam rynek. Jakie aparaty fotograficzne posiada właściwie, jaki aparat fotograficzny wbudowany może być w telefon komórkowy? Co my mamy na rynku? Te aparaty telefoniczne, wyposażone w aparaty fotograficzne, odpowiadają mniej więcej jakością, a nawet już przewyższyły te aparaty cyfrowe, które jako jedne z pierwszych na początku lat 2000 wchodziły na rynek. Nawet tak jak powiedziałem, nawet już je przewyższają, jeżeli chodzi o liczbę megapikseli, która kształtuje się od prawie 10 do około 20. Przewyższają, jeżeli chodzi o jakość obrazu, o dynamikę obrazu, właściwie pod każdym względem. Czy aparatem takim wbudowanym, aparatem fotograficznym wbudowanym w telefon jest łatwo zrobić zdjęcie w każdym miejscu? Bo wydaje mi się, że nie. Zdjęcie jest łatwo zrobić, tylko tak, kwestia tylko pytanie, dobrego co wyjdzie, zdjęcia. Tak. Co my na tym zdjęciu zobaczymy? Podstawowa sprawa, żeby jeszcze w miarę dobre zdjęcie zrobić, podstawowa sprawa to muszą być dobre warunki fotograficzne, czyli musi być bardzo jasno. Aparaty są obarczone niestety tą gorszą jakością niż takie aparaty, które spełniają funkcję tylko aparatów. W związku z tym trzeba uważać na te warunki techniczne, takie zewnętrzne, musi być dużo światła. A jeżeli nie ma, to robimy właściwie więcej zdjęć jakby takich rejestrujących to, co się dzieje, takich bardziej dla rejestracji naszego miejsca, tak? Bardziej dokumentalnych. Jak my możemy sobie pomóc w sytuacji, gdy nie ma za dużo oświetlenia? Powiedzmy, robimy zdjęcie nocą. Jest tylko oświetlenie na przykład z lamp, takie zewnętrzne, uliczne. Chcemy właśnie zrobić jakiś obiekt. Droższe modele aparatów... Droższe modele komórek mają już opcje do fotografowania w nocy, do fotografowania na długich czasach. Oczywiście, nie możemy oczekiwać, że w trudniejszych warunkach oświetleniowych wyjdą nam porównywalne zdjęcia do tych, które byśmy zrobili na przykład lustrzanką, nawet najtańszą. Ale to nie znaczy, że szczególny rodzaj jakości zdjęć otrzymywanych z aparatów komórkowych, on będzie także taki, że pozwoli zarejestrować daną scenę, daną sytuację. Oczywiście większość, o ile nie wszystkie, takich aparatów są wyposażone w lampy błyskowe. I to, co powiedział Bogusz, gdy jest dobre światło, są dobre zdjęcia, ale gdy jest trudne oświetlenie i dystans do obiektu jest niezbyt duży, jak najbardziej należy wspomóc się użyciem lampy błyskowej i te zdjęcia na pewno będą lepsze. Podstawowa sprawa w trudnych warunkach to jest stabilizacja obrazu, bo myślę, że trzeba by telefon gdzieś ustawić bardzo stabilnie, starać się, żeby te zdjęcie nie było poruszone. To jest podstawowy błąd. A co najmniej trzymać tak solidnie w rękach. Gdzieś na dystans, ale gdzieś bliżej siebie, żeby łokcie oprzeć o ciało i w ten sposób aparat stabilizować. Dodatkowo jeszcze, tak jak Tomek o lampie wspomniał, to lampa błyskowa, trzeba wiedzieć, że ona za dużo nie oświetli, do nie wiem, kilku metrów, może dwa, maksymalnie trzy metry. Ona niestety nie doświetli. Nie doświetli, także nie spełni tych warunków. To nie są lampy, które mają dużą moc. Także 2-3 metry to jest taki rozsądny zasięg użycia lampy błyskowej. Ale mówiąc o aparatach komórkowych, żeby nie mówić o aparacie fotograficznym, w aparacie telefonicznym, należy mieć też na uwadze to, że najczęściej ich użytkownicy robią zdjęcia w pionie. Aparat telefoniczny najczęściej, gdy się nim posługujemy, trzymamy w pozycji pionowej.
i chyba dlatego automatycznie przechodzimy do trybu fotograficznego także w pozycji pionowej. Trzymamy pionowo, bo chyba chcemy od razu mieć tapetę w postaci tego zdjęcia, więc może stąd to się bierze, że po prostu robimy sobie zdjęcie i od razu mamy gdzieś możliwość zrobienia z tego tapety. Ale jeżeli chcielibyśmy zrobić na przykład zdjęcie czy tapetę na portal społecznościowy, to równie dobrze możemy zrobić zdjęcie w postaci poziomej. Albo gdybyśmy chcieli nagrać film, to też raczej polecam. Na przykład, bo robienie tapety to jest jedno na ileś tam 10 czy 100 zdjęć. Zaś takie zdjęcia typowo dokumentalne, chwila, coś widzę, robię zdjęcie. Naprawdę, proszę spróbować robić zdjęcia w poziomie. Wspomniałaś o zdjęciach Wtedy mamy większy plan, szerszy plan mamy po prostu. To zdecydowanie podstawowym formatem do zdjęć krajobrazowych jest raczej format poziomy niż pianowy. Ja osobiście, jeśli robię zdjęcia telefonem komórkowym, to większość zdjęć jest w pozycji poziomej, gdyż lubię mieć po prostu szerszy krajobraz na tym zdjęciu. W pionie no nie wszystko robię, jeśli to ma być taki jakiś tylko i wyłącznie fragment, który no, skupiam moją uwagę na nim, no to robię w pionie faktycznie. To jeszcze jest moje. Należy przypadku. Pamiętać, jest bardzo ważna sprawa o tym, że chyba większość aparatów posiada tam, gdzie się przyciśnie na ekran, to jest miejsce, gdzie jest główny pomiar światła. Jak i ostrości. I ostrości, tak. Nie wolno o tym zapominać, bo to, co chcemy sfotografować, czy tę osobę, są też aparaty, one mają też wykrywanie twarzy, czy czegoś takiego. To też jest dobre, ale generalnie trzeba tam dotknąć, gdzie chcemy to, gdzie jest główny temat tego zdjęcia, tej fotografii. Żeby bo inaczej to wychodzi niepowierzchnie. Żeby w ten sposób ustalić możliwie prawidłowe warunki, czy parametry w miarę prawidłowe. Na naświetlania. Na przykład fotografujemy zachód słońca z jakimiś elementami jeszcze na pierwszym planie i aparat na przykład próbuje naświetlać na te elementy, które już powiedzmy są ciemne, już są w cieniu. I wtedy dotykamy palcem ekranu tam, gdzie mamy to zachodzące słońce i wtedy nagle się okazuje, że faktycznie aparat zarejestruje te wszystkie kolorowe chmury, które przy okazji zachodu mogą się na niebie pojawić. A co zrobimy w sytuacji, gdy na przykład próbujemy zrobić zdjęcie? Niby jest oświetlenie, ale to zdjęcie wychodzi jakieś takie nieostre. Co wtedy? Czy powinniśmy raczej wejść tutaj w menu telefonu i gdzieś dopasować funkcję tego aparatu? O co chodzi? Dlaczego tak się dzieje? Każda osoba, która traktuje poważnie aparat komórkowy, przede wszystkim powinna wejść w menu i ustalić sobie jakość zapisu i z ilu megapikseli aparat ma korzystać, czy lampa ma się włączać automatycznie, czy też nie i tak dalej, i tak dalej. Najczęściej jest kilka, czy nawet w tych bardziej rozbudowanych aparatach kilkanaście opcji do ustawienia i od tego trzeba zacząć. Gdy zdjęcie nie wychodzi, no to patrząc na scenę trzeba się zastanowić, co jeszcze należałoby zrobić, zmienić, czy właśnie doświetlić lampą, czy bardziej usztywnić rękę, ustabilizować aparat, czy może jeszcze coś innego, o czym teraz trudno jest powiedzieć, ale naprawdę, te aparaty są tak skonstruowane, żeby nawet w trudnych warunkach oświetleniowych jakoś to zdjęcie wyszło. I najczęściej te zdjęcia wychodzą, tylko no, trzeba aparat przytrzymać, ustalić miejsce, z którego mają być wzięte parametry do ustalenia ekspozycji, ustalenia ostrości i robić zdjęcia. Co ciekawe, w większości przypadków komórką robimy zdjęcia, fotografujemy komórką w warunkach bardzo trudnych. Gdzieś na jakimś spotkaniu, na imprezie, w pomieszczeniach. I robimy. Tak, i podstawowa sprawa to jest właśnie, te zdjęcia wychodzą najczęściej nieostre, trzeba o tym pamiętać. Można posilić się, nie wiem, czymś w rodzaju takim zastępczym statywem, gdzieś postawić na czymś, niech i wtedy też osoby fotografowane też muszą być w miarę stabilne. Bo czasami nieostrość na zdjęciu nie wynika z tego, że poruszyliśmy aparatem, ale z tego, że poruszają się obiekty, które są tematem Ktoś zdjęcia. Się poruszy i po prostu... To jest spowodowane tym, że czas naświetlenia jest dosyć długi, w związku z czym
no nie ma stabilizacji tych osób, czyli też stabilizacji aparatu. A jakie funkcje w ogóle posiada, takie dodatkowe funkcje, z których moglibyśmy teoretycznie skorzystać, żeby poprawić sobie naszą jakość naszego zdjęcia? I jakie funkcje możemy znaleźć, przykładowe, w takim telefonie? Niektóre aparaty komórkowe są mocno zautomatyzowane, inne z kolei pracują niemalże, może nie, że pracują, ale mają tyle możliwości regulacji, jak takie, nazwijmy to, zwykłe aparaty. No i znowu, po prostu trzeba te funkcje poznać. Wejść w menu, może trochę poczytać w internecie, albo na przykład zainstalować sobie program, który konwertuje ten nasz taki ubogi, automatyczny aparat komórkowy, no niemalże, przesadzę trochę, ale w lustrzankę. Bo możemy ustawić sobie czas, możemy ustawić sobie przysłonę, korektę ekspozycji, a są takie programy, i o nich też właśnie koniecznie chciałem powiedzieć, które na przykład pozwalają na wybranie jakiegoś starego obiektywu. Ja przepraszam, muszę niestety przerwać, muszę zakończyć program. Techniki naświetlania i w ten sposób robić zdjęcie. Ja tylko przepraszam, dodam jeszcze jak mogę, tylko to, że w większości przypadków nie zastanawiamy się nad parametrami technicznymi, robiąc komórką. Podstawowa sprawa, żebyśmy się zastanowili, co chcemy fotografować, jak. Jeżeli to ma być dobre zdjęcie, to musimy patrzeć, co kadrujemy, co chcemy sfotografować, żeby to nie było takie tylko szybko, bo trzeba, nie? Do fotografii jeszcze wrócimy nieraz. Ja Wam dziękuję serdecznie za rozmowę i za przybycie. Dziękuję. Moimi gośćmi byli Tomasz Zajdler oraz Bogusz Borkowski, Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne. Była to rozmowa z cyklu Spotkania z Fotografią. Ja zapraszam Państwa na krótką przerwę, po niej już ostatni gość w dzisiejszym dniu. Zapraszam.